lekarstwo, które 6 razy zawiodło. Hołownia punktuje propozycję Tuska. Szymon Hołownia, Donald Tusk proponuje lekarstwo, które 6 razy zawiodło. Donald Tusk, proponując totalne zjednoczenie całej opozycji, proponuje lekarstwo, które 6 razy zawiodło, stwierdził lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. Według niego, przykładem powinny być Czechy, gdzie zjednoczenie opozycji w 2 blokach było pragmatyczne i na zasadach partnerskich. Tusk powiedział w piątek, że jego misją jest poprowadzenie po i pomoc w tym, by wspólnie z partnerami całej opozycji poprowadzić opozycję do zwycięstwa. W Polsce do wyborów pójdziemy zjednoczeni. Kto tego nie będzie akceptował, rozumiał, sam znajdzie się na marginesie polityki. Tego chcą w większości Polacy, tego wymaga interes narodowy. To jeden z oczywistych testów na patriotyzm, oświadczył szef PO. Hołownia, zapytany w piątek w Polsat News o tę wypowiedź Tuska, powiedział, że usłyszawszy ją, pytał wielu ludzi, czy oni też odczytują tę, jego zdaniem niezręczną, wypowiedź bardziej jako szantaż, jako groźbę, niż zaproszenie do współpracy. Czuję się w kłopocie, jeżeli ktoś znowu zaczyna używać mechanizmów, które dzielą Polaków, dodał. Według lidera Polski 2050 Donald Tusk, proponując to zjednoczenie opozycji, o którym coraz goręcej słyszymy z ust Platformy Obywatelskiej, totalne zjednoczenie totalnej opozycji, jakby pewnie powiedział PiS, proponuje lekarstwo, które 6 razy zawiodło. Nie potrzebujemy ojca, patriarchy, mesjasza, kierownika. My, jeśli już, to potrzebujemy odpowiedzialnego partnera, który jest w stanie usiąść do stołu bez paternalistycznego tonu, powiedział Hołownia. Dodał, że Tusk może powoływać się na wariant węgierski, gdzie wspólnym kandydatem opozycji na premiera w przyszłorocznych wyborach jest Peter Mkizaj. Ale dla nas dużo bliższym przykładem powinny być Czechy, w których zjednoczenie opozycji w 2 blokach było bardzo pragmatycznie i sensownie poukładane i było przede wszystkim robione na zasadach partnerskich, a nie na zasadach jeden dominuje wszystkich, powiedział Hołownia.